To jeszcze krótko na temat tego, jak zrobić te dwie karty. Jak widzicie, mam tutaj na tablecie odpaloną stronę RG35XX. Jest do niej odnośnik ze strony zwykłej RG35XX, aczkolwiek no jak ktoś potrzebuje, to tutaj macie adres. Stronę można przełączyć sobie na język angielski. Tutaj, w tym ikonkom wchodzimy sobie więcej. Chociaż na komputerze już od razu powinny się wyświetlić te, te, te segmenty. Firmwares. Ciał nas interesuje. Właśnie tutaj coś się kuźna, dziwnie wyświetla. Anbernik. Pierwsza z listy to będzie właśnie Anbernik OS. I tutaj mamy dwa zestawy Romów. To jest jeden, jest dla Plusa, drugi jest dla H, aczkolwiek jeden i drugi będzie działał w jednym i drugim urządzeniu. Aby zrobić dwu, na dwóch kartach. To ściągamy wersję 16-gigową. Do tego potrzebujemy kartę też 16-gigową. Jeżeli mamy, fajnie, jeżeli no, nie mamy, no to niestety. Można tam potem kombinować z jakimiś partycjami, można coś tam jeszcze z tego zrobić. Aczkolwiek no, tutaj skupiamy się na dwóch kartach, czyli na jednej karcie mamy czysto system, tylko i wyłącznie system, ewentualnie jakieś aplikacje, jeżeli będziemy je dogrywać kiedyś. A na drugiej karcie mamy nasze ROMy z Grami. I no, wygląda to tak jak pokazywałem wcześniej, wchodząc po prostu w array games. To są te, te od rdzenia, chyba tak. Nie wiem, nie pamiętam jak to tam było, muszę to poczytać jeszcze. I sobie wybieramy po prostu naszą kartę, którą chcemy. Wgrywa się to dokładnie w ten sam sposób jak na poradniku, który wrzuciłem ostatnio. Czyli e, kartę formatujemy na FAT32. Możemy to zrobić przez format, format 32 albo przez ten program e, Mini Tool, tam Partition Wizard, też taka opcja tam jest. Potem Balena Etcher ładujemy jeden z tych chromów, czy wersja Plus, czy wersja H. Następnie wkładamy drugą kartę, która też musi być sformatowana na FAT32. I uruchamiamy urządzenie. W tym momencie na tej drugiej karcie zrobią nam się foldery na ROMy, na BIOSy, nie, na ROMy i na y, SAVE'y bodajże. BIOSy trzeba sobie utworzyć samemu. Czyli kopiujemy po prostu całą paczkę BIOSów gdzieś tam z poprzedniego ROMu czy z czegoś tam jak. Jeżeli nie macie żadnych plików, to możecie ściągnąć paczkę 64GB, wrzucić ją na kartę pierwszą. Po czym sobie po prostu skopiować na komputer te wszystkie ROMy, które w tej paczce są, i następnie wykonać drugi raz tą procedurę na 16-gigową, a te ROMy sobie potem pokopiować na drugą kartę i wszystko powinno śmigać.